Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność Was tutaj powitać i właśnie jako wszyscy jesteście wielkimi przyjaciółmi osoby, którą chcemy dzisiaj wyeksponować za jego pracę, za zasługi, które poniósł w czasie swojego życia dla naszych współobywateli, dla naszych współmieszkańców. Proszę Państwa, wspomnę, że uroczystość, która dzisiaj ma miejsce, w zasadzie jest oddolną inicjatywą od tych osób, które dzięki jego wielkiemu sercu, chyba tak wielkiemu jak cała jego wielka fizycznie osoba była, dzięki temu sercu one otrzymały kiedyś w życiu pomoc, szczególnie wtedy, kiedy miały głównie problemy ze zdrowiem. I ci ludzie już od ponad 2 lat, od jego śmierci, czas od czasu zadawali mi pytanie, czy my zamierzamy coś z tym zrobić, żeby go po prostu jakoś uhonorować. Jest to pierwsza nasza próba i Państwo wybaczą, jeżeli uznacie, że zbyt skromna, ale na taką żeśmy się zdobyli i w związku z tym, że jedną z osób, która skorzystała z tego jego wielkiego serca, o którym mówiłem, po prostu był artysta Straszęciński Samołów, który niejako w rewanżu wyrzeźbił to po piersie pana Edwarda. I ja myślę, że ci wszyscy wichrzyciele facebookowi, którzy piszą różne nieprzychylne rzeczy na temat tego dzisiejszego spotkania, jeżeli mają wątpliwości, czy zasłużył na to, żeby go uhonorować, to niech zapytają tych właśnie osób, o których wspomniałem wcześniej. W tym zetknięciu z Edwardem Brzostowskim często to wszystkie wrażenia dokładnie się mieszały. Do ponurej rzeczywistości schyłku PRL-u twórca Potęgi Iglopolu i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadził trochę kolorytu. Zmarł 1 maja 2020 roku w wieku 85 lat. Bezpośredni, otwarty, no i niezwykle kolorowy. Zawsze mówił, co myślał. Czasami bywał wybuchowy, potrafił być apodyktyczny. Wynikało to z jego charakteru, bo miał naturę choleryka. Wspomina Brzostowskiego były prezydent Aleksander Kwaśniewski. On się nie patyczkował, załatwiał sprawę od ręki. Nazywaliśmy go Wielki Ed. Dla niego rola szefa polskiego futbolu była tylko epizodem. Zbyt wiele pomysłów kotłowało mu się w głowie, by poprzestać na jednym zajęciu. Jego pasja życiowa to rolnictwo, Dębica i Iglopol. Sport i piłka też były ważne, ale jednak na dalszym miejscu. Brzostowski pochodził ze Straszęcina. Był dyrektorem kombinatu rolno-przemysłowego Iglopol, którym w warunkach gospodarki socjalistycznej zarządzał jak kapitalista. Produkował wędliny, szynki, konserwy, garmażerkę, napoje, nawet piwo, ale też chłodnie samochodowe do transportu żywności. Niewiele było zakładów w tej części Europy funkcjonujących z takim rozmachem. Odważnie rozkręcał produkcję, zakładał kolejne filie, tworzył nowe miejsca pracy, zatrudniał 35 tysięcy osób. Byłem nieznanym człowiekiem ze wsi, który nagle się pojawił w mieście i zaczął działać w taki sposób, że wielu było mu wdzięcznych. Tak sam oceniał swoją działalność. 20 lat temu, jak tutaj przyjechał na probostwo, to na drugi dzień przysłał mi cały zestaw talerzy, tak, żeby dobrze gotować i tak dalej. A 50-lecie jego ślubu było w naszym kościele, chociaż mogło być w krzyżu, ale chciał, żeby to był nas. I za to jestem wdzięczny. Jest tak jego na cmentarzu i w chłopcu i patrzy też razem na kaplicę
Jabłonowski, którą on zaczął remontować, a myśmy to jeszcze tak upiększyli gruntownie. To wszystko też jest, no też jego zasługa. W jego intencji, świętej pamięci Edwarda. Chciałbym wszystkich serdecznie tutaj przywitać w imieniu rodziny, mojej mamy, która jest bardzo szczęśliwa, że to dzisiaj jest. No nie przepraszam, że niestety nie mogła tu być, bo no, po prostu zdrowie tak nie dopisuje, żeby mogła uczestniczyć, a poza tym to bardzo przeżywa. I to jest, chciałbym to właśnie w imieniu rodziny, bo sam jestem, podziękować wszystkim, bo wszyscy tutaj Edwarda znacie, znaliście i wszystkim coś nowego, ale coś zawsze zrobił dobrego. Dziękuję bardzo. Thank you.